Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Znak Crime, za sprawą którego w Polsce właśnie ukazała się książka Jess Laurie, Niewypowiedziane. Jest to wstrząsający thriller oparty na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w rodzinnym miasteczku autorki, w Painesville, w Minnesocie. Doszło tam wtedy do serii zaginięć chłopców, a jednym z nich był Jacob Wetterling, który zaginął w 1989 roku. Prawdę o jego zniknięciu udało się ustalić dopiero 27 lat później. To właśnie w hołdzie dla tych chłopców Jess Laurie postanowiła napisać swoją powieść i zawrzeć w niej ich historię, tworząc własną fabułę. W Niewypowiedziane wydarzenia poznajemy z perspektywy 13-letniej Casey, co sprawia, że niemal od początku czujemy niepokój i mamy poczucie, że coś w jej rodzinie jest nie tak. Jej rodzice skrywają tajemnice. Do niektórych pomieszczeń nie wolno dzieciom wchodzić, a tata organizuje podejrzane przyjęcia. Dowiadujemy się jednak tylko tyle, ile jest w stanie dowiedzieć się 13-latka. Jess Laurie sprawia, że możemy naprawdę wczuć się w świat dziewczynki i to, jak go postrzega. Doskonale łączy intrygę z wyjątkową narracją, co sprawia, że zaczynamy się martwić o Casey i chcemy towarzyszyć jej w odkrywaniu mrocznej tajemnicy miasteczka Lilydale. Dlaczego znikają kolejni chłopcy? Co ich spotyka? Kto za tym stoi? Na te pytania odpowiedzi poznamy czytając Niewypowiedziane. Z pewnością w trakcie czytania tej pozycji czeka Was wiele wzruszeń i emocji. Autorka wie, jak budować napięcie, co sprawia, że trudno oderwać się od czytania, póki nie poznamy zakończenia. Moim zdaniem jest to książka, która prowokuje do refleksji i zostaje w pamięci. Zdecydowanie Wam ją polecam. Link do książki znajdziecie w opisie. A skoro pojawił się temat zaginięcia Jacoba Wetterlinga, to właśnie o nim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Drugiego października 1989 roku trzech chłopców postanowiło podjechać do pobliskiego sklepu, aby wypożyczyć film wideo. Droga miała im zająć tylko 15 minut w jedną stronę. Nieraz ją pokonywali, czuli się tutaj bezpiecznie. Jednak gdy wracali, wydarzyło się coś, co wszystko zmieniło. Jeden z nich już nigdy nie wrócił do domu, a jego losy były nieznane przez kolejnych 27 lat. Jacob Wetterling urodził się 17 lutego 1978 roku w St. Joseph w stanie Minnesota. Miał młodszego brata i dwie siostry, jedną starszą, drugą młodszą. Uwielbiał kibicować futbolowej drużynie Vikings i marzył, aby kiedyś jego przyszłość była związana z tym sportem. Jego najstarsza siostra miała na imię Emily, młodsza Carmen, a brat miał na imię Trevor. Ulubionym daniem Jacoba był stek, kolorem niebieski, a jego najlepszym przyjacielem był Aaron Larson. Jego rodzicami byli Patty i Jerry Wetterling. 22 października 1989 roku był słonecznym dniem. I nic nie wskazywało na to, że będzie początkiem dramatu tej rodziny. Jacob zaczął ten dzień od tego, że udał się z ojcem na rybę. Po powrocie dopełnili rodzinnej tradycji, oglądając mecz Wikingów. A następnie Jacob, jego tata i młodszy brat zagrali w piłkę na podwórku. Około godziny 18 rodzice Jacoba zdecydowali się pójść do znajomych, którzy mieszkali niedaleko, jakieś 20 minut drogi. Nie planowali zostać tam długo, więc nie organizowali żadnej opieki, uważali, że dzieci sobie same w domu poradzą. Ich najstarsza córka miała 13 lat i tego dnia przebywała w domu przyjaciółki.
Więc w tej sytuacji to Jacob był tym najstarszym, miał 11 lat. Potem był jego brat Trevor, czyli 10-latek, i była jeszcze z nimi 8-letnia siostra. Była to też wyjątkowa okazja, bo następnego dnia nie trzeba było iść do szkoły. W poniedziałek była organizowana coroczna konferencja dla nauczycieli w stanie, więc wszyscy mieli wolne. Jacob postanowił skorzystać z tej okazji i zaprosić swojego przyjaciela Arona. Plan był taki, że zamówią pizzę, a potem Aaron zostanie na noc. W pewnym momencie chłopcy jednak wpadli na pomysł, że fajnie byłoby wypożyczyć jakiś film. Marzyło im się, aby obejrzeć Nagą broń i w końcu zdecydowali, że właściwie do wypożyczalni mają niedaleko, znajduje się w pobliskim sklepie, więc to będzie fajny pomysł, aby się przejechać na rowerach i właśnie wypożyczyć sobie film, a potem miło spędzić czas oglądając go. Był tylko jeden problem. Zgodę na to oczywiście musieli wyrazić rodzice Jacoba i Trevora. Wkrótce po tych ustaleniach Trevor zadzwonił do mamy z zapytaniem właśnie, czy mogą jechać. Ale mama nie za bardzo była zadowolona z takiego pomysłu. Zbliżała się 21. Było już dosyć ciemno. Uważała, że to nie jest dobry pomysł, aby w trójkę jechali do pobliskiego sklepu. Kobieta wskazała na to, że jak będą jechali na rowerach, to mogą ich kierowcy nie zauważyć i dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. Ostatecznie powiedziała, że nie ma mowy i się rozłączyła. Chłopcy jednak nie zamierzali się poddać. Obmyślili swój plan na nowo i tym razem zadzwonili do taty. Telefon wykonał Jacob i powiedział, że będzie nosił kamizelkę odblaskową, Trevor dostanie latarkę, a Aaron będzie miał białą bluzę i że będą na siebie uważać. W końcu to tylko 15 minut. Ich młodsza siostra nie chciała z nimi jechać, więc powiedzieli, że zorganizowali dla niej opiekę, 14-letnia sąsiadka zgodziła się nią zaopiekować. Jerry wysłuchał syna i uznał, że w zasadzie wszystko przemyśleli. To zajmie im tylko chwilę i niech mają tę przyjemność, niech pojadą. Więc ostatecznie wyraził zgodę. Jeśli chodzi o źródła, to przeważnie jest mowa o rowerach, ale znalazłam też informację, że dwóch z nich jechało na rowerze, a jeden na hulajnodze. Sklep, do którego jechali, nazywał się Tomp Tamp i faktycznie był oddalony około 2 km od ich domu, co miało im zająć właśnie te 15 minut. Do sklepu dojechali bardzo szybko. Wypożyczyli wymarzony film, a następnie około godziny 21:15 wyruszyli w stronę domu. Nie spodziewali się, że tej nocy ktoś ich obserwował. Już wcześniej zauważył trzech chłopców i obmyślał plan. Gdy zobaczył, że zaczynają wracać, postanowił działać. Założył maskę, chwycił za broń i wyskoczył z ciemności. Wybrał idealny, nieoświetlony moment, tak, aby mieć nad nimi przewagę. Kazał im się zatrzymać. Miał niski, poważny głos. Kazał Trevorowi wyłączyć latarkę, a następnie wrzucić ich rowery do rowu, który znajdował się tuż przy drodze. Do domu mieli już tylko pół kilometra. Byli więc przerażeni. Wizja oglądania filmu była taka bliska. Nie spodziewali się, że coś im może grozić, a teraz byli przerażeni. Zamaskowany mężczyzna kazał im się położyć twarzą do ziemi. Następnie każdego chłopca zapytał o jego wiek. Gdy Trevor odpowiedział, ile ma lat, czyli 10, mężczyzna kazał mu wstać i biec w stronę pobliskiego lasu i nie oglądać się za siebie, bo inaczej go zastrzeli. Trevor posłuchał i zaczął biec ile sił. Był przerażony i nie wiedział, co się dzieje. Następnie, gdy mężczyzna usłyszał, że pozostali chłopcy mają po 11 lat, to kazał im się odwrócić i pokazać mu swoje twarze. W końcu wybrał Jacoba, a Aaronowi kazał wstać i uciekać tak samo szybko, jak Trevorowi. Po chwili Aaron był już z Trevorem i obaj, chowając się w krzakach, czekali na Jacoba. Ale ten nie nadbiegał. W końcu odważyli się wyjrzeć, ale wtedy się zorientowali, że ani tego mężczyzny,
ani Jacoba już nie ma. Nigdy więcej go już nie widzieli. Gdy Aaron i Trevor zorientowali się, co się stało, postanowili jak najszybciej pobiec do 14-letniej sąsiadki, która opiekowała się siostrą Trevora i Jacoba. Opowiedzieli jej, co się stało, a ta zadzwoniła do swojego ojca. Ten z kolei zadzwonił pod 911, a potem do Wetterlingów i powiedział im, że jak najszybciej muszą wrócić do domu. Wetterlingowie, słysząc całą tę historię, wybiegli od razu, nawet się nie pożegnali. Chwilę później powiadomiono policję. Trevor przekazał wszystkie szczegóły, jakie zapamiętał. Mężczyzna był ubrany na czarno, był niski, krępy i miał taki chrapliwy głos. Opowiedział też, co Jacob miał wtedy na sobie. Była to czerwona kurtka hokejowa z metalowymi guzikami. Poszukiwania Jacoba zaczęły się o 22:45. Na miejsce ściągnięto także helikopter. Jedyne ślady Jacoba znaleziono na drodze, gdzie doszło do uprowadzenia. O pomoc poproszono także FBI. Przez całą noc funkcjonariusze szukali Jacoba z latarkami. Niestety bez powodzenia. W końcu poszukiwania odwołano o 3:00 nad ranem. Okazało się też, że mężczyzna, który mieszkał w tej okolicy, nie wiedział, że trwają poszukiwania, ale w pewnym momencie obudziło go w nocy szczekanie psa. Wyjrzał wtedy przez okno i zobaczył jakichś ludzi. Były to oczywiście osoby zaangażowane w poszukiwanie Jacoba. Jednak ten mężczyzna pomyślał, że ktoś chce go okraść i zadzwonił na policję. Poinformował też wtedy policjantów, że na swoim podjeździe zauważył samochód, co było dla niego nietypowe. Nie zapamiętał jednak ani koloru auta, ani marki samochodu. W kontekście zaginięcia Jacoba w tamtym momencie nie został przesłuchany. Na miejscu porwania śledczy zabezpieczyli ślady opon, które ich zdaniem prawdopodobnie należały do sprawcy. Czekano na to, czy ktoś zadzwoni do Wetterlingów z żądaniem okupu, ale tak się nie stało. Łącznie do sprawy przydzielono blisko 100 agentów FBI. Mimo tego nie udało się trafić na ślad 11-latka. Każda godzina poszukiwań była na wagę złota. W końcu statystycznie najważniejsze były pierwsze 24 godziny od porwania. Później szanse odnalezienia dziecka żywego malały drastycznie. Poszukiwania wznowiono następnego dnia o 8 rano. Do pomocy ściągnięto także psy tropiące, ale niestety nie podjęły tropu. Prawdopodobnie oznaczało to, że porywacz zabrał chłopca do auta, a następnie odjechał. Niecałe 48 godzin po porwaniu do biura szeryfa hrabstwa Stearns przyszedł wraz z ojcem pewien licealista. Nastolatek zeznał, że w przeciągu ostatnich 2 lat w oddalonym o około 30 km Painesville, czyli około 50 km od domu Jacoba, było 8 przypadków napaści na chłopców. Sam był świadkiem 2. Z jego opowieści wyglądały one następująco. Jakiś mężczyzna łapał chłopców jeżdżących na rowerach i groził im nożem. Nastolatek zasugerował policjantom, aby skontaktowali się z pewnym funkcjonariuszem policji w Painesville. Nie wiadomo dlaczego, ale ten trop sprawdzono dopiero po 3 miesiącach. I za chwilę do niego wrócimy. W międzyczasie władze otrzymały jeszcze 2 wskazówki. Po pierwsze, świadkowie zeznali, że widzieli jakiegoś dziwnego mężczyznę, który wpatrywał się w klientów w sklepie spożywczym, w którym przebywali chłopcy. 2. wskazówka dotyczyła napaści na dziecko, do której doszło 2 miesiące po zniknięciu Jacoba. Jakiś mężczyzna zaatakował 12-letniego chłopca w Cold Springs, czyli około 20 km od St. Joseph. Wracał akurat do domu, potem jak jeździł na łyżwach i wtedy nieznajomy mężczyzna go złapał. Wciągnął do samochodu, a następnie wykorzystał. Po wszystkim wypchnął z samochodu i kazał uciekać, bo inaczej go zastrzeli. Porywacz został opisany jako mężczyzna rasy kaukaskiej w wieku od 40 do 50 lat. Miał 170 cm wzrostu, był krępej budowy ciała,
szerokie ramiona i miał niski, chrapliwy głos. Choć wydawało się, że faktycznie te sprawy mogą być do siebie podobne, to ostatecznie jakoś ich nie powiązano i do niczego to nie doprowadziło. Wróćmy zatem do licealisty, który powiedział o przypadkach w Painesville. Jak wspominałam, sprawdzono je dopiero 3 miesiące później. I ostatecznie doprowadziło to do sprawy napaści na 12-letniego Jareda Shayla. Do napaści miało dojść w styczniu 1989 roku, czyli 9 miesięcy przed uprowadzeniem Jacoba. 12-latka porwał mężczyznę, który potem go wykorzystał, a po wszystkim wypuścił i groził bronią. Mężczyzna kazał mu jak najszybciej uciekać, nie oglądając się za siebie, bo inaczej go zastrzeli. Brzmiało więc to bardzo podobnie do sprawy Jacoba. Gdy doszło do ataku, Jared wracał z lokalnej kawiarni. Nagle podjechał do niego jakiś samochód, a następnie zaczepił go nieznajomy mężczyzna. Po chwili wciągnął go do swojego auta. Potem zawiózł w odległy obszar i tam doszło do napaści. W drodze do miasta mężczyzna pytał Jareda, czy go rozpoznał. Kiedy chłopiec wielokrotnie powiedział, że nie, ten go wypuścił. Chłopiec opowiedział wszystko rodzicom, a następnie razem udali się na policję. Był w stanie podać szczegóły dotyczące samochodu, ubrania i głosu podejrzanego mężczyzny. Na podstawie jego zeznań także narysowano portret pamięciowy. Głównym podejrzanym stał się Danny Heinrich. 16 grudnia został przesłuchany przez FBI i pobrano próbkę jego DNA, ale nie postawiono mu zarzutów i został zwolniony. Wynikało to z tego, że nie znaleziono wtedy wystarczających dowodów, żeby go oskarżyć. Wykonano też zdjęcia opon jego auta, niebieskiego Forda, i porównano je z gipsowymi odlewami śladów z miejsca porwania Jacoba. Wyglądało na to, że to właśnie te opony zostawiły te ślady. Pokazano nawet Trevorowi, Aaronowi i Jaredowi zdjęcie, na którym był Danny i kilku innych mężczyzn. Ale żaden z chłopców nie wskazał go jako zamaskowanego napastnika. Problem polegał tylko na tym, że przecież żaden z chłopców go nie widział. Słyszeli tylko jego głos, ale tego głosu nie porównano. Heinrich nie przeszedł także testów na wariografię. Mimo to wypuszczono go i objęto obserwacją. Mężczyzna zachowywał się podejrzanie, jakby wiedział, że ma ogon i próbował zgubić śledczych. Następnie funkcjonariusze śledzili go w lokalnych barach i na polnych drogach przez kolejne 2 dni, ale w końcu odpuścili. O porwaniu Jacoba bardzo szybko zrobiło się głośno. W jednej chwili temat ten był przedstawiany we wszystkich wiadomościach krajowych. W końcu wizja tego, że 11-latek, robiąc coś tak niewinnego jak jazda na rowerze blisko swojego domu, został porwany, przerażała wszystkich. Zdecydowanie wstrząsnęło to nie tylko lokalną społecznością, ale i całym narodem. To sprawiało, że policjanci czuli jeszcze większą presję, ale i tak nie sprawiało to, że śledztwo posuwało się naprzód. Mijały kolejne tygodnie, miesiące, a potem lata, a o Jacobie nadal nie było żadnych wieści. W 1991 roku przesłuchano odbywającego wyrok Dwayna Harta, który początkowo był podejrzany w sprawie zaginięcia Jacoba. Mężczyzna był zarejestrowanym przestępcą seksualnym. Jak się okazało, dobrze znał też Danny'ego Heinricha. Mężczyzna mówił, że odwiedził swojego znajomego w październiku 1989 roku i że widział w domu Danny'ego pistolet oraz czarny strój, który opisał jako przebranie ninja. Podobno Danny go pytał, jak można się pozbyć ciała. W związku z tym Dwayne myślał, że jego znajomy kogoś zabił i prawdopodobnie był to Jacob. Ale mimo, że przekazał te informacje śledczym, nic z tym nie zrobiono. Następne lata to cisza. W zasadzie nic w tej sprawie się nie działo. Dopiero w 2003 roku
pojawiły się nowe informacje. Otóż pewien mężczyzna postanowił zgłosić się na policję i wyznać, że usłyszał o porwaniu Jacoba w 1989 roku i postanowił pojechać na to miejsce. Przyznał, że nieświadomie przejeżdżał przez miejsce, gdzie doszło do porwania. Co skłoniło śledczych do przekonania, że to on zostawił te ślady opon. I że porywacz wcale nie miał samochodu. Zmieniło więc to podejście śledczych do tej sprawy. Bo nagle zaczęli myśleć, że porywacz uciekł pieszo. Co skłoniło z kolei śledczych do hipotezy, że w takim razie być może trzeba się bardziej przyjrzeć lokalnym mieszkańcom. Pasowało to też do tego, że Aaron i Trevor mówili, że nie widzieli żadnego samochodu. Ale czy to oznaczało, że porywacz nie mógł zaparkować gdzieś dalej? Według śledczych, tak. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jakie warunki panowały wtedy wieczorem. Otóż księżyc był wtedy schowany i nie dawał żadnego światła. Oznaczało to, że na tym fragmencie, gdzie doszło do porwania, panowała ciemność, więc chłopcy mogli nie dostrzec zaparkowanego auta. Zwłaszcza, że porywacz się czaił, chował się, wiedział, gdzie zaparkować, żeby właśnie go nie było widać. Następna informacja pojawiła się w 2004 roku. Pewien mężczyzna zaczął być podejrzewany o to, że jest Jacobem. Wyszło to tak, że jego współpracownicy uznali, że jest niezwykle podobny do zaginionego chłopca. Mężczyzna jednak zaprzeczył, że to on, ale odmówił wykonania badań DNA. W końcu śledczy przekonali go do pobrania odcisków palców. Na tej podstawie ustalono, że nie jest to Jacob. Rok 2004 przyniósł też śledczym nowego podejrzanego. Tym razem policjanci postanowili skupić się na sąsiedzie, który w dniu porwania Jacoba zadzwonił na policję. Dan Rassier był według nich osobą, której należało się przyjrzeć. To właśnie na jego podjeździe zabezpieczono te ślady opon i to on opowiadał o samochodzie, który tam zaparkował. Ogólnie to, że Dan stał się głównym podejrzanym w tej chwili, zbiegło się też z tym, że sprawę przekazano nowemu śledczemu i to właśnie on postanowił skupić się na tym mężczyźnie. Jego argumentami było to, że podejrzewany mężczyzna był w tym czasie w domu, że mówił, że nic nie wiedział o zaginięciu Jacoba, a przecież o tej sprawie było bardzo głośno. Generalnie coś w nim wzbudzało niepokój śledczego, zwłaszcza, że w obliczu nowych ustaleń, nowego podejścia, że być może właśnie to był ktoś z lokalnych mieszkańców, pasował do tych przypuszczeń. W 2004 roku wydarzyło się też coś niespodziewanego. Otóż wtedy już 27-letni Jared, czyli chłopiec, który też został napadnięty 9 miesięcy przed Jacobem, postanowił opowiedzieć swoją historię publicznie. Do tej pory nikt oprócz śledczych o tej sprawie nie wiedział. Mimo tego nadal nie uważano, że te sprawy są powiązane. I tak naprawdę więcej w tej sprawie się nie działo. Co chwilę pojawiały się jakieś nowe informacje, ale one do niczego nie doprowadzały. A potem w 2010 roku pewna blogerka, Joy Baker, postanowiła jeszcze raz przyjrzeć się tej sprawie. Kobieta na swoim blogu Joy the Curious postanowiła na początku dzielić się swoimi przemyśleniami, a następnie poprowadzić własne śledztwo w sprawie zaginięcia Jacoba. Nie potrafiła powiedzieć, skąd ta potrzeba się wzięła, ale była ogromna i miała takie poczucie, że właśnie chciałaby doprowadzić tę sprawę do rozwiązania. Na pewno przyczyniło się też do tego to, że kobieta mieszkała w pobliżu porwania Jacoba i że była w stanie też pojechać w te miejsca, a nawet porozmawiać z niektórymi świadkami. Na początku przeglądała stare artykuły. Później zaczęła rozmawiać z różnymi osobami, które o tej sprawie wiedziały, czy były nawet podejrzewane. Jednak do największego przełomu doszło wtedy,
kiedy odkryła, że tych spraw, gdzie napadnięto na chłopców, było znacznie więcej w tej okolicy. Dopiero gdy podzieliła się tymi przemyśleniami ze śledczymi, coś w tej sprawie ruszyło. Ale zanim do tego doszło, minęło kilka lat. Po tym, jak odkryła artykuł o serii nierozwiązanych napaści na chłopców w Painesville, pracowała wraz z Jaredem, który uważał, że jego historia jest powiązana z zaginięciem Jacoba, nad tym, aby ustalić, kto porwał chłopca i kto odpowiadał za te ataki. W tym czasie też w mediach rozpętała się burza na temat Dana Rassiera. W związku z tym, że wydawał się w tym momencie być najbardziej takim kluczowym podejrzanym, to media szybko podchwyciły temat i zaczęły go przedstawiać jako tego, który odpowiada za zniknięcie Jacoba. To wkrótce zniszczyło mu życie. W 2010 roku śledczy też dokładnie przeszukali jego dom. Łącznie robili to przez kilka dni. Sprawdzili każdy fragment domu, jak i właściwie całej farmy. Dan miał wtedy 34 lata i mieszkał z rodzicami w tym domu. Akurat wyjechali na wakacje, więc był w nim sam. Jego dom znajdował się tak trochę dalej od głównej drogi. Trzeba było do niego dojechać polną drogą i po obu stronach były lasy. I to też sprawiło, że śledczy uważali, że to świetne miejsce na porwanie. Mimo, że nie znaleziono żadnych dowodów na to, że był w jakikolwiek sposób powiązany z zaginięciem Jacoba, to w mediach przedstawiono go właśnie jako porywacza. I przez wiele lat był tym, który był za to obwiniany, mimo że nie postawiono mu żadnych zarzutów. Wróćmy teraz do blogerki Joy Baker. Prześledziłam jej wpisy od 2010 roku i kilka jej postów chciałabym Wam przybliżyć, bo to jest dosyć ciekawe, jak właśnie powoli dochodziła do tych wszystkich informacji. W 2010 roku Joy podzieliła się z czytelnikami swoimi teoriami. Chodziło oczywiście o teorie dotyczące porwania Jacoba. Pierwsza z nich zakładała, że to w sklepie ktoś zobaczył chłopców i śledził ich w drodze do domu. Joy przypomniała informację o tym dziwnym mężczyźnie, o którym wspominali świadkowie i że właśnie tak się patrzył na klientów, a następnie wyszedł bez zrobienia zakupów. Ale w tej kwestii Joy miała wątpliwości, dlatego że, jak słusznie zauważyła, ten mężczyzna nie za bardzo miałby jak potem podążać za tymi chłopcami i jeszcze musiałby ich wyprzedzić, potem się szybko przebrać, założyć maskę, ukryć gdzieś samochód. A przecież to się wydarzyło w jakieś kilka minut w zasadzie, bo chłopcy byli gdzieś już w połowie drogi mniej więcej. Kolejną teorią było to, że był to jakiś człowiek mieszkający w tej okolicy, którego Joy nazwała stalkerem. I ta osoba zarówno musiała kojarzyć dom Rassiera, jak i samych chłopców. Tylko, że właśnie musiałaby cały czas ich śledzić, żeby wiedzieć, że oni właśnie teraz pojechali. Joy także zaczęła się zastanawiać nad tą okolicą, gdzie doszło do porwania i faktycznie uznała, że jedynym miejscem, gdzie ktoś mógłby ukryć samochód, to był właśnie ten podjazd do farmy Rassierów. Tylko, że ktoś, kto chciałby tam zostawić samochód, też raczej chyba powinien się upewnić, że nikogo tam nie będzie, żeby nie wzbudzać podejrzeń. W następnych postach Joy opisała Dana Rassiera. Wtedy był to 55-letni mężczyzna, który był nauczycielem w szkole średniej. Nadal mieszkał z rodzicami. Był także zapalonym biegaczem. To, na co Joy zwróciła uwagę, to to, że mężczyzna ten nie miał niskiego, poważnego głosu. Mężczyzna też współpracował z policją, zgadzał się na testy DNA, na wariografię, nawet hipnozę. Ale śledczy nie podali do informacji publicznej, jakie były wyniki tych testów. Z posta Joy można jednak wysnuć wniosek, że zdecydowanie nie podejrzewała Dana. Zwróciła jednak uwagę, że może faktycznie było to dziwne, że obudziło go szczekanie psów, ale już syren policyjnych nie słyszał.
Chociaż może to oznaczało, że wcale tych syren nie było. W końcu Dan żył na jakimś tam odosobnieniu, daleko od tej głównej drogi. Wokół nie było żadnych innych sąsiadów. Może faktycznie nie doszły do niego te informacje o tym, że właśnie zaginął 11-latek. Dopiero dyspozytor 911 poinformował go o tym, że doszło do takiego zaginięcia. I to właśnie w jego okolicy. Ale jak już wspominałam, nikt wtedy Dana nie przesłuchał. Niemal od początku Joy też zwraca uwagę na historię Jareda, który został napadnięty 9 miesięcy przed tym, jak doszło do porwania Jacoba. I tak tutaj na marginesie, w 2012 roku, dzięki postępom w kwestii badań DNA, jeszcze raz przeanalizowano próbki, które pobrano wtedy, gdy doszło do napaści na Jareda. A wśród nich był włos napastnika, który postanowiono przebadać. Jak się później okazało, włos ten należał do Daniego Henryka. Tylko, że w zasadzie niczego to nie przyniosło, bo ta sprawa się przedawniła. Kolejne interesujące posty Joy pojawiły się w 2013 roku. Blogerka postanowiła wtedy porozmawiać zarówno z Danem Rassierem, jak i Kevinem, czyli świadkiem, który zgłosił się w 2003 roku i zadeklarował, że być może to on zostawił te ślady opon. W pierwszej kolejności publikuje wywiad z Danem, który opowiada, jak spędził wtedy dzień. Pamiętał, że pogoda dopisywała, więc postanowił pójść pobiegać. Nie pamiętał, o której wrócił, ale zakładał, że potem od razu wziął prysznic i pewnie zrobił sobie coś na kolację. A potem wrócił do pisania, którym zajmował się tego dnia. Potem usłyszał, jak już było ciemno, że jego pies szczeka. Postanowił wyjrzeć przez okno. Usłyszał też zbliżający się pojazd. Wyłączył światło i wyjrzał przez okno. Ale z daleka nie za wiele widział. Tylko tyle, że samochód był niewielki, prawdopodobnie ciemnoniebieski albo czarny. Wydawało mu się, że na fotelu pasażera widzi kobietę albo dziecko. Podkreślił też, że bardzo rzadko na tym podjeździe pojawiał się jakiś samochód. Potem zaczął przygotowywać się do spania i poszedł spać. Zakładał, że było to około 22. Ponownie w nocy obudził go szczekający pies. Nie słyszał wtedy żadnych syren. Wyszedł na zewnątrz i zobaczył kilka osób z latarkami, które czegoś szukały na jego posesji. Ponieważ było to kilka osób, to się przestraszył i uznał, że najlepiej będzie, jak od razu zadzwoni na 911. Wtedy też dowiedział się, że jakieś dziecko zostało porwane i że te osoby z latarkami to prawdopodobnie policjanci. Po tym, jak się o tym dowiedział, ubrał się i wyszedł do policjantów zapytać, czy może jakoś pomóc. I wkrótce dołączył do tych przeszukiwań budynków gospodarczych na swojej posesji, ale niczego nie znalazł. Nie za bardzo wiedział, co ma robić dalej, nie dostał też żadnych instrukcji, więc stwierdził, że wróci do domu, bo rano i tak idzie do pracy. A było już dosyć późno. Wrócił więc do łóżka. Następny post dotyczy rozmowy z Kevinem. Mężczyzna miał wtedy 21 lat i jechał na kolację do swojej dziewczyny. Mieszkała ona wtedy w St. Joseph. Po kolacji grali jeszcze chwilę w karty, a potem około 21:45 albo 22:00 mężczyzna postanowił wrócić do domu. I wtedy też usłyszał w radiu, że doszło do zaginięcia dziecka. Postanowił pojechać w tamto miejsce. I ważne jest to, że z Kevinem pojechała jego dziewczyna, która była na miejscu pasażera. Ale później jak Joy Baker skonfrontowała to z Danem, to on zaprzeczył, że to mógł być samochód Kevina. Co robili na tym podjeździe? Po prostu tam zawracali. Ale dopiero później mężczyzna zorientował się, że mógł właśnie zostawić ślady, które potem mogły zostać błędnie zinterpretowane. Następne wpisy skupiają się na osobie Dana i rozważaniach, czy mógł to zrobić, a właściwie bardziej z nich wynika, dlaczego tego nie zrobił. Aż w końcu w 2013 roku Joy rozmawia z Jaredem.
Mężczyzna opowiada jej, jak jako 12-latek został zaatakowany w 1989 roku. Joy jest przekonana, że jego sprawa łączy się z zaginięciem Jacoba. Następnie blogerka odkrywa artykuł z 1987 roku z Painesville Press. Pojawia się w nim informacja o mężczyźnie, który zaczepia chłopców. Najczęściej atakuje tych, którzy mają między 12 a 16 lat. Z tego artykułu wynika, że w latach 1986-1987 łącznie było 5 przypadków napaści na chłopców. I że miało to miejsce raptem półtora roku przed tym, jak napadnięto na Jareda. Z opisów tych ataków wynika, że chłopcy zostali napadnięci, gdy wracali do domu. Niektórzy wracali na piechotę, a niektórzy jechali rowerem. Za każdym razem atakował ich mężczyzna, który potem groził im nożem albo bronią. Gdy kobieta łączy te fakty, postanawia podzielić się tymi informacjami z policją oraz mediami. Dzięki temu śledczy otrzymują nowe wskazówki. Wkrótce pojawiają się informacje o kolejnych atakach. W 2014 roku Joy publikuje posta, w którym przedstawia dwa ataki, które miały miejsce w tych samych latach w Painesville. Jeden z nich miał miejsce przy placu zabaw koło szkoły, a drugi niedaleko rzeki na kempingu. Kilka tygodni później Joy opisuje jeszcze jeden taki atak, który miał miejsce w tamtym czasie. Ostatecznie dolicza się 11 takich ataków, które mogą mieć związek z napaścią na Jacoba. Podkreśla też, że liczba tych spraw ciągle rośnie. W rezultacie w 2014 roku śledczy jeszcze raz analizują te wszystkie próby ataków i ataki na chłopców. Do wielu ofiar docierają i z nimi rozmawiają, ale nie udaje się ustalić jednego podejrzanego. Dużo jednak zmienia wynik tego badania DNA włosa, które zabezpieczono w sprawie Jareda, bo śledczy jednak postanawiają zainteresować się danym Henrykiem. Oficjalne wyniki przychodzą w 2015 roku i wtedy też pojawia się ta przykra informacja, że doszło do przedawnienia. W związku z tym w kontekście sprawy Jareda nie można mu już postawić żadnych zarzutów. Ale czy to oznacza, że w takim razie jest jednak jakoś związane z porwaniem Jacoba? Śledczy postanawiają to sprawdzić. Jego mieszkanie zostaje przeszukane i tam zostaje odkryta dziecięca pornografia. W związku z tym mężczyzna zostaje zatrzymany. Rozmowy trwają blisko rok. W końcu Danny decyduje się na ugodę. Jeśli mężczyzna opowie, co stało się z Jacobem, nie otrzyma za to zarzutów. W końcu mężczyzna przystaje na ugodę i decyduje się opowiedzieć o tym, co stało się z Jacobem. Jednocześnie przyznaje, że to on stoi za jego uprowadzeniem, napaścią na niego, następnie zabiciem go i pochowaniem jego szczątków. W ramach ugody 1 września 2016 roku zaprowadza też śledczych do miejsca, gdzie pochował jego szczątki. Później zostaje potwierdzone, że faktycznie zostały one znalezione. Na pastwisku w pobliżu Painesville, około 48 km od domu Wetterlingów. 3 września rodzina Jacoba potwierdza w mediach, że odkryto szczątki Jacoba. Aż do tej chwili wierzyli, że chłopiec, już teraz mężczyzna, żyje. Na razie też proszą o uszanowanie ich spokoju i niezadawanie żadnych pytań. Proces Henryka rozpoczyna się we wrześniu 2016 roku. Mężczyzna opowiada, jak doszło do porwania. Miał wtedy 26 lat i faktycznie dostrzegł 3 chłopców, którzy jechali do sklepu. Postanowił, że ich zaatakuje. Potwierdza słowa chłopców, jak wyglądał ten atak, że został sam z Jacobem i gdy tamci pobiegli, to zakłuł jego ręce. Na co chłopiec zapytał: co zrobiłem źle?
Danny mu nie odpowiedział, jedynie kazał mu usiąść na przednie siedzenie. Następnie wywiózł go około 5 kilometrów na wschód od Painesville i zatrzymał się koło żwirowni. Tam wykorzystał chłopca. Po wszystkim chłopiec płakał i prosił, żeby odwiózł go do domu. Powiedział też, że jest mu zimno, na co mężczyzna pozwolił mu się ubrać. Jacob zapytał, czy zabiera go do domu. Na co Danny odpowiedział: nie mogę zabrać cię do domu. Wtedy chłopiec zaczął płakać, a on kazał mu przestać. Ogólnie było tak, że planował wypuścić Jacoba, ale tak się złożyło, że akurat w okolicy przejechał samochód policyjny z włączonymi syrenami. Wtedy też porywacz uznał, że prawdopodobnie już chłopca wszyscy szukają, że tam tych dwóch musiało na niego donieść i w takim razie nie może pozwolić Jacobowi żyć. Wyciągnął swój rewolwer, który nie był naładowany, włożył 2 naboje do pistoletu, a następnie kazał Jacobowi się odwrócić. Trzymał broń przy głowie chłopca i pociągnął za spust. Na początku nie wystrzeliła, a potem mężczyzna oddał 2 strzały. Jacob upadł na ziemię. Teraz mężczyzna wiedział, że musi gdzieś pochować chłopca. Miał ze sobą łopatę, ale była ona za mała, aby wykopać odpowiedni grób. W związku z czym udał się do pobliskiej firmy budowlanej. Tam użyczył koparki i za jej pomocą wykopał odpowiedni dół. I zakopał ciało Jacoba. Następnie zakrył teren trawą i gałęziami. Pamiętał, że chłopiec miał na sobie kamizelkę odblaskową, czerwoną kurtkę i niebieskie spodnie dresowe. I że w trakcie, gdy chował jego ciało, to spadły mu tenisówki. Te tenisówki potem wyrzucił do wąwozu jakieś 100 metrów dalej. Po roku uznał, że szczątki Jacoba należy przenieść. I tak też zrobił. To właśnie to miejsce wskazał śledczym. I faktycznie, gdy zaczęli kopać, to od razu zauważyli kawałek czerwonej kurtki. Po tym, jak przenosił jego szczątki, to nie był zbyt dokładny. Po prostu zabrał tyle, ile dał radę. W ugodzie zgodził się przyznać do jednego z 25 postawionych mu federalnych zarzutów. W zamian za to zgodził się ujawnić też miejsce pochówku Jacoba i przyznać do winy. Do tego też obiecał wyjawić szczegóły zbrodni w sądzie. Dlaczego przeniósł szczątki Jacoba? Dlatego, że jak wrócił rok później w to miejsce, gdzie go pochował, to zauważył, że kurtka zaczęła wystawać i postanowił zmienić miejsce. Ugoda ta oznaczała, że maksymalnie otrzyma 20 lat pozbawienia wolności i będą to tylko zarzuty związane z pornografią dziecięcą. Jednak z tego, co zrozumiałam, mimo tego, że właśnie dostałby maksymalnie 20 lat pozbawienia wolności, to nie będzie mógł wyjść na wolność w związku z tym, że zostanie wpisany właśnie jako przestępca seksualny po tym, jak zakończy tę karę. I taki zapisek sprawi, że władze stanowe będą właśnie mogły mu zakazać opuścić więzienie. I faktycznie w związku z tymi wszystkimi ustaleniami mężczyzna nie mógł zostać skazany za morderstwo Jacoba, i otrzymał wyrok 20 lat pozbawienia wolności tylko za wspomniane przeze mnie zarzuty. W sądzie przeprosił i uznał swoje postępowanie za złe czyny. Sędzia, wydając werdykt, powiedział, że nie będą udawać, że to jest tylko wyrok za posiadanie dziecięcej pornografii, że wszyscy tutaj wiedzą, jak wielu dzieciom i ich rodzinom przysporzył cierpienia i że mogą oni się potem obawiać, że wyjdzie z więzienia.
więc od razu mu przekazał, że jest to mało prawdopodobne, że kiedykolwiek wyjdzie na wolność, ponieważ ta zbrodnia jest ohydna, brutalna i okropna i społeczeństwo nie będzie go chciało przyjąć z powrotem. Jeśli chodzi o tę sprawę z lat 1986-1988, to również głównym podejrzanym jest Danny Henrik, natomiast nie postawiono mu w tej kwestii żadnych zarzutów. Patty Witterling, matka Jacoba, powiedziała, że zawsze mieli nadzieję, że ich syn zostanie znaleziony żywy, że nauczył ich jak żyć, jak kochać, jak być uczciwym i miłym i że mimo wszystko wierzą, że jest to świat, o który warto walczyć. Dlatego też 4 miesiące po tym, jak porwano ich syna, Jerry i Patty założyli fundację imienia ich syna, czyli Jacoba Witterlinga, a jej celem są działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. W 1994 roku uchwalono też federalną ustawę Jacoba Witterlinga i nazwano ją imieniem Jacoba. Była to pierwsza ustawa ustanawiająca państwowy rejestr przestępców seksualnych. Później była jeszcze kilkukrotnie nowelizowana. W 2008 roku fundacja założona przez rodziców Jacoba została przekształcona, a jej celem jest kontynuowanie działań rozpoczętych przez rodziców Jacoba i edukacja społeczeństwa o tym, jak właśnie dbać o bezpieczeństwo dzieci i uświadamianie ich o różnych zagrożeniach. Jeśli chodzi o Danny'ego Henrika, to w 2017 roku, w styczniu, został przeniesiony do Federal Medical Center w Devens, czyli więzienia federalnego w Massachusetts. Rok później, w 2018 roku, sąd przyznał Jaredowi 17 milionów dolarów odszkodowania od Henrika. Natomiast prawdopodobnie nigdy nie otrzyma tych pieniędzy, bo Danny ogłosił upadłość i to w 2011 roku. I jeśli jeszcze chodzi o tę kwestię, że po odbyciu wyroku mężczyzna prawdopodobnie nie wyjdzie na wolność, to jest to ustawa Adama Walsha, która sprawia, że jeżeli prokurator generalny uznaje kogoś za niebezpiecznego seksualnie, to ta osoba nie jest wypuszczana do społeczności. Oczywiście muszą to być jasne i przekonujące dowody, ale podejrzewam, że w sprawie Daniego właśnie takie są. I w Minnesocie, jeżeli ktoś zostanie zakwalifikowany jako właśnie osoba niebezpieczna seksualnie, to potem zostaje wysyłana do jednego z dwóch programów leczenia przestępców seksualnych. I trochę mi to przypomina naszą ustawę o bestiach. Wydaje mi się, że to jest właśnie takie trochę rozwiązanie na takie sytuacje, żeby już taka osoba nie wróciła do społeczeństwa. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy sądzicie o całym tym śledztwie, o wyroku i o tej ugodzie. Domyślam się, że pewnie inaczej rodzina Jacoba nie poznałaby szczegółów o ostatnich chwilach chłopca. Ale przyznam wam, że osobiście czuję wielką niesprawiedliwość, że ten mężczyzna w zasadzie nie został ukarany za to, co powinien. Bo zarzuty za tę pornografię, choć oczywiście to też jest przerażające, bo z tego co wyczytałam, to było chyba ponad 70 folderów z różnymi takimi zdjęciami. To jednak mam wrażenie, że to co zrobił tym chłopcom, bo na pewno przynajmniej dwóm to zrobił, a myślę, że tak naprawdę było ich więcej, to jest dla mnie niewyobrażalne. Chociaż teraz jeszcze znalazłam informację, że podobno już w 2018 roku miał swojemu bratu powiedzieć, że po tej sytuacji z Jacobem w 1989 już nigdy nie dotknął żadnego dziecka. Tak sobie jeszcze uświadomiłam, że w zasadzie za wielu informacji o samym Henriku nie znalazłam i nie powiedziałam, to jeszcze może dopowiem, że jest to mężczyzna urodzony w 1963 roku. Dorastał w Painesville z rodzicami, miał dwóch braci. Potem jego rodzice się rozstali, rzucił szkołę średnią i już właściwie wtedy został po raz pierwszy aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu oraz włamanie.
Potem dołączył do Gwardii Narodowej Minnesoty Wilmer i został honorowo zwolniony na początku lat 90. Jak wiecie, to jego nazwisko pojawiło się w trakcie śledztwa przynajmniej kilka razy, ale potrzeba było 27 lat, żeby jakoś to połączyć. Sam Danny nie za bardzo wyjaśnił swoją motywację, chociaż pewnie nie ma co tutaj wyjaśniać, po prostu miał takie skłonności i nad nimi nie panował. I w rezultacie doszło do tak okrutnej zbrodni i wielu przerażających ataków. I to tyle jeszcze właściwie chciałam dopowiedzieć, bo tak miałam poczucie, że może trochę tego zabrakło. Ale też nie chciałabym, żeby to właśnie był odcinek o nim, bo główną postacią był tutaj Jacob. I teraz to już wszystkie informacje, myślę. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeszcze raz polecam Wam książkę, bo jeżeli czuliście te emocje w trakcie tej sprawy, to myślę, że w książce będziecie czuli podobne. Dziękuję też za Wasze komentarze, dziękuję za subskrypcję. Przypominam w ogóle o subskrypcji, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Dziękuję też za łapki w górę, polecenie odcinka i wsparcie na YouTube oraz Patronite, a zwłaszcza patronom. Przemysławowi, Annie, Magdzie i Rafałowi. Bardzo Wam wszystkim dziękuję, życzę dobrego dnia, dobranoc. Do usłyszenia.